Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj pokażę Ci na podstawie maila, jaki otrzymałem od YouTube Support dla partnerów, jak zwiększyć swoje przychody. Przychody z kanału, mail mniej więcej tam, witam, nazywam się Anna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przechodząc do meritum sprawy, no, przede wszystkim zauważyłem, że niektóre z Państwa filmów nie dopuszczają obecnie do użycia reklam w formacie InStream oraz TrueView. No, na dzień otrzymania maila nie wiedziałem, co to jest. Teraz już wiem i zachęta, takie reklamy generują zazwyczaj większe dochody. Minęło 2 miesiące, postanowiłem sprawdzić, jak to wygląda na moim kanale i proszę zobaczyć, tutaj jest jakiś okres od 9 stycznia do 10 lutego, wyświetleń dużo, zarobków tyle, szału nie ma, aczkolwiek, aby było jasne, reklamy AdSense nie są tutaj moim jakimś źródłem dochodu głównym. A można powiedzieć, że na większości filmów wręcz przeszkadzają i z tym się też należy liczyć, włączając reklamy InStream czy tam TrueView. Natomiast ostatnie 30 dni z mojego kanału, no pani Ania mówiła prawdę, szacunkowe zarobki są dużo większe przy nawet około 10% mniejszej ilości wyświetleń. No jakie wnioski końcowe? Jeżeli masz kanał taki jak pani Basia Kwarc, olbrzymia ilość obejrzeń, powiedzmy to co ja mam tutaj na miesiąc, to pani Basia ma 5 razy więcej z jednego filmiku. Też reklamy TrueView i InStream są do rozważenia, natomiast jeżeli Twój model biznesowy jest inny, że filmy przekazują tam jakąś wartość, stanowią przedsprzedaż dla Twojego potencjalnego klienta, zachęty go do zapisania się na listy, no sprawa dyskusyjna, tak czy owak, parę dulków, parę dolarów nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Także szczególnie jeżeli filmiki są jakieś takie typowo informacyjne i nie korzystasz z mechanizmu jakiegoś ściągania ludzi do swojej listy adresowej. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki i oczywiście zapraszam na mojego wideobloga wideomarketing.pl.